Halo, halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Domek i zapraszam was na kolejny odcinek z Farminga, z gier Moxen. To jest, tak już widzę teraz, chyba stało się to taką codziennością praktycznie lub tradycją, że dwa razy w tygodniu, środa i sobota wjeżdża Moxen, nie? No, nieważne czy sam, czy z kimś. Witam w kolejnym odcinku, będziemy dzisiaj orali sobie, co prawda jednym ciągnikiem, ale będziemy orali, tu są piękne kombajny po Elicie. Już widzicie, widać pierwszą zmianę, od razu się na nie popatrzy. Także za te kombajny na pewno musicie zostawić łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Musicie za te wszystkie edity, co ja robię, to musicie zostawić łapeczkę w górę. I jak ktoś jest zainteresowany tym, co robię, jak to robię, to możecie sobie wbijać na live'iki do mnie. Bo są codziennie, wieczorem, około godziny tam 19, 20, w razie 20, 21. Są do tak, powiedzmy tej 12 w nocy czy coś. Także dzisiaj będziemy sobie orali ciężką 16-14, coś się kuca i pług skibowy, nie wiem ile, bo ma 2, 4, 6, 6 skibowy na kole ciągany. Miały być większe pługi, miałem sobie kupić pług ten. O właśnie ten, on jest dość większy, dość dużo większy. Tylko po prostu wydaje mi się, że będzie już za duży, także wziąłem sobie ten. Więc żeby nie przedłużać, siadamy, palimy. Jeszcze na starych dźwiękach, czy te ursy akurat będą miały z normalne, ale gwizdek będzie miał inne. Ale jeszcze kogut jest stary dany i są jeszcze dane stare lampy. Bo lampy też z przodu chyba zmieniałem, z tego co pamiętam, na ramce, także też sobie pozmieniałem. Zobaczymy, jaki długi odcinek będzie. Wjeżdżamy, koguta włączamy. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie ogólnie odcinki NP z Pumo, a trzeba go zmotywować czasami. Wiem, że nagrywanie nie dla niego. O, te pikne pedały. Zapraszam na Instagrama. Jak ktoś obserwował Instagrama w środę, to polecam. Bo wie co robiłem tam z pedałami, odwalałem. Czasami stawiłem tylko jedno story, a w zasadzie dwa. Ale tak, robiłem coś z nimi. Ale naprawdę to starałem się poczyścić te potencjometry, ale trochę mi nie wyszło, także. Bo po prostu musiałbym je całe rozbierać, a mi się nie chce ich rozbierać, całe, potem tego nie złożę. I będzie przypał, także słabo. Tu sobie jedzie jakiś ziomuś Teslą, to zwolnimy. Żebyśmy go zaraz ten obciążnikiem, bo nie wjechali do bagażnika. Aż się kaszel wziął mi. Nie tak powiem, wziął mnie na kaszel. Albo wiecie co, ogień tam. Zaraz będziemy tak w lewo kołowali, także go bierzemy. Zobaczcie, chłop tutaj nie wie co robić, chłop może w szoku te raje, bo ursus wyprzedza. No, spojdziemy sobie już lewą stroną, bo tutaj zjeżdżamy sobie na to pole. I chyba, że... A nie, weźmiemy sobie odtąd. Ogólnie to już to pole sobie zacząłem orać na live'ach. Rozłożymy sobie pług, na ich się nam się ładnie kółeczko teraz przykręci. I teraz będzie już brał szerzej. Już nie będzie w trybie transportowym, tak to właśnie było przed chwilą. Także dobrze. Dajemy go w dół. I sobie teraz odoramy od boku. Bo oczywiście oramy zagonowo. Odoramy sobie, koguta możemy wyłączyć. Odoramy sobie od boku. Powolutku, na spokojnie. Żeby nie pourywać skib, bo jeszcze kamień się trafi, wyrwie skibę. Bo ogólnie ta prędkość przelotowa z tymi będzie dość szybka, że tak powiem. Także będzie co robić. Zobaczcie, jak to ładnie idzie. Dobra, tu będzie ewidentnie trzeba poprawić, bo też jakoś tego nie chcę tak kalecić, ale i tak widzę, to skaleczyłem mega. Już pług cały biały, bo to było wapno siane. Te no, siane rozrzucane, tak jak wiecie, w poprzednim odcinku było robione akcja wapno z gier Moxen. Także było wapno tutaj dawane na to pole. Ogólnie było wapno dawane chyba na wszystkie pola, z tego co pamiętam. Dobra, tu już sobie możemy podnieść. A tu ładnie chyba skiba właśnie. Widziałem, teraz mi się wydawało, że amortyzator pracuje na tym pługu. Fajnie, fajnie. Takie smaczki. Odaramy sobie to tutaj tak domyślę do równego. No, czasami pedały ten właśnie, że naciskam na przykład hamulec, a tak naprawdę nie naciskam w ogóle hamulca, nie? To jest właśnie to. No już starość, nie radość dla nich, że tak powiem. Mam już tą kierownicę z 5 lat, także... No cóż, też już swoje lata ma i swój przebieg, także... Także tak to wychodzi. Ogólnie proszę was, udostępniajcie filmy.
znajomym babci, wyślijcie film do babci, dziadka, psa, kota, rybki, nie wiem, kogokolwiek, bo się wyświetlenia mi nie zgadzają. I o, tu z 18 na godzinę można lecieć, bo to po prostym. Tam skipnie pół rywa, myślę. Jak na równym to tam, wiecie, tu jest w miarę równo, bo to tylko z góreczki, także spoko. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Lecimy sobie na pełnej. Ogólnie porobiłem bardzo dużo editów Ursusów. Nawet nie tylko Ursusów, bo ZT jest też przerobiony. Mamy przerobione już tak, patrzcie, mamy tak, mamy przerobiony opryskiwacz, kombajny, mamy przerobione Ursusy, ZTS-a i coś jeszcze? Ogólnie mamy opryskiwacze, wszystkie opryskiwacze są przerobione lekko. Na pewno świecą się w nich światła, kombajny są też przerobione i naprawione zresztą, bo też były w nich problemy. Ach, za późno się zdecydowałem na skręcenie w drugą. Także to też jest coś. W Ursusach mamy poprawione światła, koguty są poprawione, bo dałem normalną skalę, bo były zeskalowane tak dziwnie, że wychodziły takie do tyłu, jakby cofnie. Znaczy one, jak widzicie, te koguty nie są okrągłe, widzicie, to jest taki stożek jakby. A ja zrobiłem tak, że już są koguty okrągłe. Jest ładna skala. W ZS-ie zrobiłem też bardzo fajnie, bo wziąłem sobie podstawkę tą, która jest tutaj. Czyli tą tutaj taki róg, nazwijmy to, wystający. I przyłożyłem go do ZTS-a i teraz jest tak naprawdę światło jak w realu. Kogut przynajmniej. Próbowałem też zrobić ładnie światła w ZTS-ie, żeby były realni, ale po prostu on jest tak wymodelowany, że tego nie zrobię. Bo jest zrobiony model świateł tylnych za kabiną wraz ze światłami na błotnikach. Także trochę słabo, bo nie jestem w stanie tego tak zrobić, żeby modelować od nowa. A ja nie umiem modelować i nie chcę się za to chwytać, bo jeszcze coś zepsuję. A także po prostu stwierdziłem, że to zostawię. Poprawiłem w nim światła wszystkie, także jest lepiej już z nimi. Trochę bardziej mi się to podoba. Dam taki fajny, realny kąt na tych światełkach przednich, na tej ramce. Bo mamy w mokrzynie są te ramki, nie? No to na tą ramkę poprawiłem kąt. Już światła nie świecą tak prosto, tylko są tak fajnie na boki skierowane. I w Ursusach chyba też to zrobiłem, o ile dobrze pamiętam. Teraz największą rzeczą, która może już będzie zrobiona na moment, kiedy ten odcinek wyjdzie, bo dzisiaj jest środa, to jest zrobienie przyczep wagonów. Wątpię, że mi się uda. No ale próbować mogę. Najwyżej po prostu sobie wrzucę te działające, otłonie zjechałem w bok. Co nie podrównamy do prosta. Cały ten, tu mi filtr zasłania ładnie. W ogóle dziękuję Johnsonowi, że napisał w komentarzu, że zostawiamy filtr pod ostatnim odcinkiem, bo było bardzo miło. Fajnie, że ktoś to w ogóle skomentował, także fajen. Mam nadzieję, że się podobają takie odcineczki. Mam nadzieję, że dłuższe odcinki też wam się podobają. Ogólnie to trochę słabo, że mi tak wyświetlenia mega spadły, nie? Bo z pierwsze dwa odcinki z Mokrzyna miały po 100 wyświetleń, no a te następne już mają po 80. Nawet tak naprawdę nie był po 50 bardziej, także świetnie. Dziękuję YouTube'owi tak naprawdę, bo to wszystko jest wina YouTube'a. Zagonowo, no to wiecie jak to jest. Tutaj sobie postaram się zrównać to w miarę, żeby nie było takiego uskoku. Możecie w ogóle doradzić, czy bierzemy większy pług na orkę, czy jednak zostawiamy przy na przykład dwóch takich małych zostajemy. Mi się wydaje, że takie dwa są spoko, lub nawet jeden jest spoko. Bo zobaczcie, jest tak naprawdę na polu, jestem 3 minutki około, 4, a zobaczcie ile już zaorałem, nie? Widzicie, to już jest dość dużo. Także spoko. Bo normalnie ile się w orze? Tak z 12, może 14? O nie, z 12 się orze. No, jakoś tak się orze. No to popatrzcie, tak, versus tak jak my lecimy 18, no to trochę jest szybko, nie? Ale tak są zrobione pługi, już nie będę ich zmieniał. Nie zmieścimy, to sobie nawrócimy. Trochę z cofnięciem. Cyk. Uj, o, mi ładnie skoczyło. Ale ładnie poszło. Dobra. Zrobimy sobie tutaj takiego jak w Raul, takiego rogala. Podejdziemy tu, teraz w prawo. Widzicie, ja nawet z Mokrzyna się nauczyłem zawracać dobrze. Łe, trochę słabo zawróciłam. W sumie, bo mogłem jeszcze bardziej do lewej, ale... A dobra, damy tak. O. Jak to wyszło? Nawet nie wyszło najgorzej, bo i tak będziemy robili poprzeczniaka tam, także jest w sumie dobrze. Ogólnie zobaczymy, jak długi ten odcinek wyjdzie. Ogólnie możecie napisać, jakiej długości mniej więcej wolicie odcinki. Także...
odpisywanie na Messengerze, jak to zwykle, bo ja to zajęty. To mam jeszcze z Netflixa coś for Mariusz. Pozdrawiam osoby, które wiedzą, o co chodzi z Mariuszem. Mariusz. No tak. I z Marcinem Deluxem. Marcin Deluxe też bardzo fajny. No, Marcin Deluxe, ha, każdy wie co. Dobra, zawrócimy sobie. Przywalę w drzewo. Przywaliłem w drzewo. Kuk rozwalony. Koniec odcinka. Wracamy na Mokrzyn. Dzwonimy do Bogdana. Bogdan nas zwalnia. I tyle byłoby serii z Mokrzyna. Także tak to właśnie by wyglądało. Jakby były ten, nie? Uszkodzenia pewnie. Nie. Pan Bogdan by raczej nie wywalił, myślę. No, takie leciutkie edity sobie robię. Postaram się teraz tą przyczepę zrobić. Nie wiem, jak ja to zrobię. Będę musiał chyba wkleić cały model. Jako cały wagon wkleić przecież, albo tylko skrypt spróbuję przekopiować. Któreś z tych na pewno zadziała, nie? W sensie albo zrobię właśnie przekopiowanie, na przykład sobie plan deki i wagona do tego oryginalnego. Aha, tylko i tak jest jeden wagon na modhubie wstawiony. Drugi wagon jest nie wiem skąd wzięty. Albo wiem skąd. A może są dwa wagony wstawione? No zobaczymy zresztą, jak będę wiedział. Będę patrzył na modhuba, to będę wiedział już. Bo mogą być w sumie dwa wagony wstawione. Ciekawe jest, ile dzisiaj załaram. Tak myślę, że zrobimy sobie też około pół godzinki do 40 minut. Ten poprzedni odcinek był 48, to tak myślę, że do pół godzinki mogę na spokojnie sobie tutaj robić. Żeby załarać jak najwięcej. Ogólnie możecie sobie też te odcinki tak traktować jako taki podcast, czyli wiecie, załóżmy, wy sobie coś robicie, lubicie mnie posłuchać, to sobie włączajcie w tle i sobie coś tam róbcie, tam klikajcie sobie w gierki albo coś. Kilka osób tak robiło, w sumie fajnie. Też w jakiś sposób jest to fajne. Także spoko. Ogólnie co? Ja bym z Mokrzyna tutaj chciał dużo nagrywać i tego typu rzeczy, także spoko. Ale jak to wiecie lub też nie, jest problem z tymi wyświetleniami, także no staram się to udostępniać wszędzie gdzie mogę, na przykład w siebie na grupce czy coś. Także zapraszam na grupę na Facebooku, bo jak nie macie powiadomień albo wam nie przychodzą lub nie działają, bo YouTube to YouTube, no to zapraszam na grupę, tam będziecie mieli właśnie powiadomienia o tak naprawdę każdym odcinku lub większości, staram się przynajmniej dawać. A jak chcecie mieć tak naprawdę chyba wszystkie powiadomienia, to zapraszam na Discorda i tam jest specjalny kanał, gdzie są powiadomienia i tam są powiadomienia o odcinkach, o live'ach i w sumie to tyle. Nie, czasami też to nie działa, ale tam bardziej nie działa na live'y, dołożyłem, niż na odcinki. Także tyle dobrze, nie? Że na odcinkach tak naprawdę mogę sobie na spokojnie zaufać temu Discordowi, że tak powiem, czy temu botowi, że na pewno wyślę ten link. To też jest spoko. Także o, tutaj bez gazu sobie jedziemy, orka bez gazu. Też fajnie, 18 na godzinę, nie no, 18 na godzinę powiem wam, chyba skiby powyrywa za chwilę. Jakieś wrony. Mamy taki ten, mamy białego misia. Bo połowa ciągnika biała. Tu jest ogólnie chyba wyłączony mod na brudzenie się mi się wydaje, bo one się strasznie powoli te ciągniki brudzą, zauważyłem. W sensie, patrzcie, no on teraz zmieni kolor, ale on jakoś brudny nie jest. On ma 10 motogodzin, tak naprawdę, i miał może jedno mycie. No to jedno mycie po 10 motogodzinach, znaczy po 10, przez 10 motogodzin to nie jest dużo. Na brudzie to my wyjeżdżamy w pole, jest od razu uwalony, a tutaj jeździmy. I tak naprawdę robię orkę tym ciągnikiem cały czas i jest no dopiero brudny, nie? Także coś tutaj jest chyba też z tym, albo jest wolne brudzenie ustawione na modelu. Albo coś innego. Mógłbym w ogóle kierownicę zamienić też w tych Ursusach, żeby było na przykład takie jak są w kasztanowych, bo tam mi się bardziej podobają, bardziej realne są. No ale to kto wie. Wiecie, to są takie plany bardzo w przyszłość, ale to wszystko wymaga tak. Zamienienie kierownicy będzie wymagało tak. Otworzenie moda kasztana, wyeksportowanie kierownicy, zamienienie jej w Giant Editorze i prawdopodobnie jeszcze w w XML-u ciągnika będzie trzeba zmienić kierownicę, nie? Także trochę słabo. Słabo, nie słabo, no dużo roboty po prostu, nie? Te kierownice są nie najgorsze, mi się tam w sumie jakoś nie za bardzo podoba. Znaczy, może nie, że nie podobałem, ale nie pasuje mi do tych ciągników po prostu.
Także to widać w ogóle, że to zresztą kierownica od Karasia, także to jest taki ulep trochę, no. Mam być szczery, nie? To jest taki Ursus ulep, ładnie tutaj rzuciło nim. Ursus ulep tak zwany, jak to dużo osób go nazwał u mnie na live'ach. Połowicznie się zgadzam, połowicznie, nie? Także cóż. Co jeszcze mogę dodać z takich informacji bardziej, nie wiem, związanych z kanałem, czy coś na przykład. Na przykład, że jest dużo teraz serii, staram się dużo dać, także mamy zaklepane 2 dni na farminga, Mokrzyn, myślę, że poniedziałek jakiś Train Simulator, czy tam Train Sim World, czy coś, bo fajnie byłoby też, może ktoś oglądnie coś z tą grą poszperać, już mam nagrane 2 odcinki w sumie. Będą się wstawiały w następnym tygodniu, bo teraz do samego końca tygodnia mam tak naprawdę już... już mam... jak to się nazywa? Zaplanowane wszystko. Także nie muszę już nic wstawiać, że tak powiem, za bardzo na ten tydzień, tylko na sobotę mam właśnie, będzie ten odcinek, który teraz nagrywam. A w niedzielę będzie coś z ETS-a, z tego co pamiętam. Mogę się mylić. W piątek jest, nie wiem co, ale tak sobie myślałem, patrzcie, załóżmy sobota, sorry, przepraszam, środa i sobota farming i potem powiedzmy poniedziałek ten Train Sim World, wtorek to będzie powiedzmy coś z ETS-a, jakiś odcinek, czy na przykład w piątek i mamy, załóżmy, wtedy będzie albo wtorek, albo piątek, powiedzmy, będzie wolny i to będzie, załóżmy, My Summer Car, bo też chcę to wprowadzić. A w niedzielę będzie odcinek po prostu typu tam jakiegokolwiek się mi zachce, nie? Czyli typu jednego tygodnia może to być, powiedzmy, ATS, następnego tygodnia może to być jakiś vlog, na jeszcze następny tydzień może to być gotowanie z domkiem i zatruwanie się wszyscy razem salmonella i te sprawy, nie? Także właśnie tak to może wyglądać. Więc mi się wydaje, że byłoby to OP, ale to możecie wy sobie przedyskutować, że tak powiem, ze mną. W komentarzach czy tam na live'ach. Zapraszam oczywiście do dyskusji. Dyskusja jest otwarta. Komentarze są od tego, żeby w nich pisać. Więc zapraszam serdecznie. Ogólnie rozwala mnie trochę mentalność tutaj YouTube'a czy coś. W sensie on moje filmy takie zwykłe poleca bardziej niż Mokrzyn na przykład, nie? Gdzie Mokrzyn jest naprawdę mega OP w tych czasach. Tak mi się przynajmniej wydaje. A na przykład u innych jest na odwrót zupełnie i oni próbują Mokrzyn, ale mają takie wyświetlenia z niego, że to jest po prostu czad. O mnie nic, u mnie tak. Ok. No w sensie ok, nie? On po prostu sobie zostawia ten... On je po prostu zostawia, mnie algorytm YouTube'a po prostu wydymał i powiedział: nie, ty nie masz dostępu, ty mówisz siema i mówisz siema nara, nie? Ciebie nie wpuszczamy już. Także te pierwsze 2 odcinki z Mokrzyna były mega fajne. Mega dużo wyświetleń. A potem już zaczęło spadać i spadać i spadać i spadać i spadać. Tak mi się wydaje, w ogóle zaczęło, od jakiegoś czasu zaczęły mi strasznie spadać ogólne, nie? Ogólnie YouTube zaczął coś szwankować, mi się wydaje, bo dużo mniej osób przychodzi na live'y, dużo mniej osób właśnie ogląda. Nawet bot czasem już nie wysyła powiadomień, także też jest coś nie tak z tym. Więc coś mi się tutaj wydaje, że po prostu to jest coś z YouTube'em bardziej niż, że tak powiem, ze mną. Z mojej winy, bo tagi są dobre, wszystko jest dobre, a właśnie YouTube robi sobie, jak mu się tam żywnie podoba. I na to nic, że tak powiem, nie mogę poradzić. Teraz zrobimy takiego myka, zmieścimy się. Powiedzmy, że się zmieściliśmy. Objedziemy sobie tutaj, zawiniemy sobie znowu przy budyneczku, nawet ładnie mi to idzie, powiem wam. Bo, chociaż, nie skręciłem w dół. Powiem wam, fajnie się tak orze. Przyjemnie. Ale jak usłyszycie, jak gwizduś idzie, to łoja. Są takie pikne dźwięki dane. Człowieku. Takiego ładnego dźwięku to nikt nie ma, nie? Chyba, że od autorów. Dostaliście jakąś najnowszą wersję, nie? To wtedy możecie mieć. Ale tak, to nie ma takiego nikt. Jestem tego pewien i dużo osób się nie pytało, jak to zrobić. Ja sam nie wiedziałem, jak to zrobić, ale w końcu wpadłem na pomysł, zrobiłem i działa, jak natura chciała. Tylko problem jest trochę tego typu, że żeby zrobić potem jakikolwiek, że tak powiem, jakąkolwiek zmianę w tych ciągnikach, no to musisz sobie tak jakby zrobić podwójnie, nie? Albo wymądrzyć się trochę w jakiś sposób,
i na przykład sobie przekopiować albo zrobić sobie zmianę i potem po prostu porobić małe fiki miki, żeby się, to źle zabrzmiało, po prostu popakować, tak powiem, z tego samego XML-a, ale z różnych, że tak powiem, ciągników, o, czy coś tego typu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie? Ale ci, którzy robią, którzy zajmują się modami, to na pewno wiedzą, lub ci, którzy jakieś tam postawy znają. Teraz zrobimy sobie tutaj poprzeczniaczek, z 2-3 przejazdy zrobię, by ładnie to się pozakrywało. Cyk. No dobrze, nie musimy bruzy tutaj ten równać, bo bym kurde musiał po pana Bogdana dzwonić. Albo po tego, po Piotrusia, bo ja nie umiem. Myślę, że tak wystarczy, jak pojadę tutaj. Tak? Albo nie, wiecie co, zrobię sobie tak, że tutaj sobie podjadę. To sobie zaoram, co mi zostało w tym miejscu właśnie. Teraz się cofamy. O Boże, prawie kabel od myszki wyciągnąłem. Chłopie, prawie myszkę wypiąłem z komputera. Taki w szoku jestem. Dobra. Mamy zrobione. Obracanko małe. Małe, szybkie. Co to? Jak to się motękuje, ty? No, jak tam ktoś na skuterze jedzie albo motękuje. Dobra. W tym miejscu sobie opuścimy go. I teraz ładnie powinien nam to zrobić. O, już jest cisza, cichosza już jest. O, no i super, świetnie. Na dwa przejazdy. No i bardzo ładnie, mi się to podoba. Dojdziemy sobie tutaj, podnosimy i teraz mi się wydaje, że możemy się przeciąć już. Przeciąć, znaczy nie przeciąć, tylko tak, pojedziemy sobie na początek pola. I od początku pola, myślę, pojedziemy sobie już na, powiem, sam koniec. To będzie dość długi taki przejazd. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Ogólnie jak nagrywam w dzień, to już zupełnie inaczej pewnie słyszycie, że jest dużo lepsza jakość mikrofonu. Jako, jak mówię, tak? Jak się wyrażam. Dużo lepiej zbiera i te sprawy, bo mówię naprawdę dużo głośniej tak naprawdę, także no. Ale nieładnie to zrobiłem. Także zbiera dużo, dużo, dużo lepsze, dużo inaczej zbiera. I to dobrze. Ale czasami na przykład jak jest godzina 20, powiedzmy 3, no to kończę live'a. Tam coś, no i to tak już trochę słabo. Tak głośno mówić, nie? Bo tym bardziej, że mnie są puste drzwi, to naprawdę wszystko słychać na przejściu. Ktoś przechodzi i mówi, co ty znowu nagrywasz? No ja tak, normalnie, daily nagrywam. Trochę pognieciemy sąsiadowi owies i przędrzyto, dwa w jednym, bo on taki mik zasiał w tym roku, żeby plon był mocniejszy, nie? To zmieszał sobie dwa zboża i mówi, że szybciej rośnie i że będzie dobry plon. Także będzie, to ewidentnie grał plon tutaj był, nie? Tak nas, dobra, tu zrobimy mało realnie, ale dobra, o. No i wjeżdżamy w ten długi teraz przejazd. Jakbym tutaj miał ten pług 7, ten 3,7 metra, to Jezu, ludzie, jakby to szło. Ja mam 2,5? Nie 2,5. Coś koło 3 metrów przecież mam chyba pług. Jak mi się wydaje, o, w miarę się zrównało teraz. O to mi właśnie chodziło. No i dobra, kozak. Jakby teraz były dwa ciągniki, no to kurde. Akcja, powiedzmy, te 5 metrów jakby nawet było. Jakby to szło. Nie był jeszcze gwizduś. To człowieku. Jak gwizdek, to by z tymi pługami tak szedł. Tak by dar mordę jakby był już wgrany. Tylko nie wgrywam na razie modów, bo po prostu wolę sobie poczekać. No ładnie pług się przesunął. Wolę sobie poczekać, aż się skończę i wtedy będzie fajnie. Bo będę miał wszystko porobione. Wiecie co? Dla pewności sobie zapiszemy grę. Bo wiem, jaki farming jest. Także na wszelki wypadek sobie zapiszemy gierkę, o, i ciśniemy dalej. Ogólnie słabo, że ta bruza tak słabo działa, nie? Bo ona jest naprawdę, że tak powiem, płytka. Ja muszę pług opuścić, 10 cm będzie orka zimowa za chwilę. No. 10, chociaż 10 cm to może być nawet. Chociaż jak się robi na przykład pod dorywkę, to jest ile? 5 cm może? 5 cm to może ile? Tyle? No to w sumie, czy tak by się orało, no to powiedzmy, dobra, 10 cm. Nawet jeśli to masz tyle. No to już szybciej w sumie, bo to tak tylko tak naprawdę dołem skiby. Żeby zahaczyć i żeby się po prostu ziemia ruszyła, nie? Takie głębsze bronowanie trochę. A nie, przepraszam, nie bronowanie, brączkowanie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie brączkowali. O, tutaj ładnie wychodzi taki pasek przez pole. Nie wiem, czy to widać na odcinku, ale jest po prostu nakład tekstur i tak fajnie wychodzi. Także staram się
No, z środka nie widać, ale zewnątrz widać. Staram się w miarę trzymać ten pasek. W sensie kołem jechać po pasku na tej teksturze, wtedy mi się fajnie nałoży. I będę miał w miarę równy przejazd, nie będę musiał sobie kręcić za dużo, ale to są ładne górki, Jezus Maria. Ludzie. Takie górki to my kosili. Ogólnie to te kombajny, jak sobie nimi kosiłem po Edicie, już to tak idą, że chłopie. 12 na godzinę idą lekko, nie? Tak naprawdę, leciusieńko, one tak po prostu, tak idą. No, i mają lekko większy zbiornik, także no. Powiedzmy, że tak realnie to miał te 3600, no to tam jest trochę większa dobudówka, może być wsadzona, także... Powiedzmy, że ma te 4 tony, nie? To tam 4000 litrów, bo w sumie nie wiem, ile to będzie... W tym... Ile to będzie w... Jak to się nazywa? Nie w litrach, tylko w kilo, o, w kilo. Ogólnie teraz właśnie słyszeliście, że ziewam. Tu sobie zaorałem tutaj tą część na live'ach. Tom i po lewej sobie zaorałem na live'ach. Ogólnie słyszycie pewnie, że ziewam. A tu chodzi, tutaj to wiecie, to ja wstaję tak, ja wstaję o 7.20. Idę do szkoły, do 15, no w sumie do 16 siedzę w szkole. Potem wracam. No i w sumie siadam do kompa, żeby nagrywać i kładę się spać o 2 w nocy. Chociaż dzisiaj akurat jakby tej nocy położyłem się spać o 1, jestem z tego dumny, bo... Mam być szczery, czuję tą różnicę po prostu wczoraj. Nie miałem siły, ja o 18 godzinie wróciłem do domu. Znaczy o 18 godzinie wróciłem do domu. O godzinie 17... Przed 17, bo ja tak wracam około 16.20. Może już w domu jestem. Nie, czyli na polski czas 17.20 i byłem tak wywalony, po prostu wyrąbany, że nie mogłem nic zrobić. Po prostu chciałem się położyć i spać i tyle, nie? A i tak jeszcze siadłem do komputera, się zrobiłem. Najważniejsze, jeszcze nagrałem potem odcinek o 12 w nocy. Także po zderki tam. Jakby ktoś mówił, że nie da się chodzić do szkoły i nie da się robić daily odcinków ani live'ów, to da się, uwierzcie. Tylko trzeba chcieć tego, nie? Albo nawet jak się nie chce, to miejcie motywację po prostu i się da. Albo po prostu róbcie to, żeby zajmować swój czas. Na przykład mój grafik teraz jako dzień jest cały zajęty. Ja po prostu nie mam czasu wolnego, nie? Dla siebie. W typu ja mam na przykład czas wolny dla siebie, jak już wiem, że jest godzina 1 w nocy i mam już skończone wszystkie odcinki. To wtedy mam tam czas jakiś wolny dla siebie, nie? Ale tak to... Nie, w sumie to cały czas coś robię przy odcinkach. O, ktoś tam wrócił, także pewnie mama, bo to 6 miała być. A jest akurat 7, ten 5.55. Pewnie wróciła. Za 10-20 minut pewnie będzie obiadek. Pan Bogdan przywiezie. Co będzie na obiad? Ten. Maślanka. A z czym tam maślanka? Z maślanką. No i dogadali się. A tu ładnie wyszła bruzda krzywo. Się tak tekstura jest, że jest dalej bruzda, to tak się wcina, nie? Szkoda, że tak nie jest tak w realu. Jakby w realu tak, kurde. Jakby pokrywało tak jak w realu. To było piękne. Miałem być, o. Jak mam być szczery, to by było śliczne. Jakbyście na przykład mieli tak idealnie prosty ten, idealnie równy teren, nie? Albo tak w Catlin Crops jest. To też jest ładna tekstura orki. Sorry, że tak ziewam. Pewnie kogoś zaraziłem teraz ziewaniem. Także teraz, pewnie ktoś teraz ziewnął, jak to ogląda, i dlatego ziewnąłem. Dobra, ło, ale się ładnie tam zwaliłem na dół. Przejdziemy sobie tym zaoranym. Pomiędzy drzewami się staram zawsze przejeżdżać, także mi wychodzi w miarę fajnie. Dwa przejazdy mam zrobione po tej stronie, teraz będzie trzeci. No ale zobaczcie, dwa przejazdy i zobaczcie, ile już mam, nie? Jeszcze robiłem jeden w tamtą, jeden robiłem tą pełną długością. Także też dużo już jest zrobione. Teraz tą pod górę idzie tyle, ile się normalnie ora. 14, nie no. Jakoś szybko to on nie idzie pod tą górkę. Chociaż w sumie 14 to i tak jest szybko, mam być szczery. Przy takiej prędkości 18, tak jak my latamy tutaj, no to myślę, że skiby powykrzywiane, co najlepiej. Ło, siemako, co ty robisz, mordo? Patrzcie, muszę wypuścić z Ursusa. Jaki cfeluch? Podrapał mi drzwi. Ja. Pozdro dla kota, nie? Wstał? No, żar się i teraz idzie znowu. On to jest. Ogólnie licznik subskrypcji stanął na numerze Boeinga 787. Ale naprawdę to był 747, także... Chociaż nie wiem, czy 787 też nie było. Wiem, że jest 777, ale czy 787 jest? Nawet nie wiem. Samolot nad Mokrzynem, Boeing 787. Lądowanie, kurwa.
Rozkładanie podwozia, bo będzie lądował na tym polu, jak mu zaoram. To rampa to, żeby hamu, żeby się zatrzymał. Bo jakby na ściernisku lądował, to by przejechał, bo by było miękko, a tutaj wleci w ziemię i od razu się zatrzyma, nie? Ej, szczerze, jak tak dalej pójdzie, to ja to sam pole zaoram całe w ciągu, powiedzmy, godziny, nie? Jeszcze, bo teraz jest dużo kręcenia, nie oszukujmy się. Ale powiedzmy samemu w sumie to pole? Tak, no nie, no w godzinkę już nie zaoram tego. Tak, tego co mi zostało, ale tak powiedzmy na 2 godzinki, samemu? Nie, myślę, że na spokojnie. Skoro na live tak naprawdę w ile? W godzinę zorałem. No minus teraz ten jeden przejazd chyba, nie? Czy ile zrobiłem? No tak, jeden przejazd po tej stronie tak naprawdę. No to tyle i tam ten tył cały zaorałem. No to kurde, w godzinę? Do 2 godzin bym myślę zrobił. I tutaj było naprawdę dużo kręcenia, bo tam po lewo, tam po prawo w dół to już w ogóle robiłem. Masakra, tamto miałem cały czas, naprawdę lewo, prawo, przód, tył było cały czas robione, nie? Po prostu tam jest skos też na dole. I ten skos się tak samo schodził na początku, jak teraz orałem, to też się schodził w taki trójkącik. No i właśnie ten skos sobie zaorywałem i tam było zawrócić trochę, nie? Ciężej. Ja tam nie przepadam w sumie za tymi trójkątami, ale fajnie to wygląda. A się zawsze staram robić tak, żeby była jak najprostsza ta bruzda. No tu akurat nie wychodzi prosto na sam koniec, ale już nie chce mi się tego równać, bo potem mi zostanie znowu taki trójkąt i będę musiał go dorać. Się nie chce. Podnosimy. Wiem, że powinienem się zatrzymać tak naprawdę, albo praktycznie zatrzymać. A mi się nie chce. Ogólnie moim zdaniem te koguty z przodu są spoko, ale jednak ja chcę mieć tak jak w realu jest, także zrobiłem sobie na środek. Dałem i trochę je poprawiłem pod względem upozycjonowania. To się są chyba trochę dalej od kabiny, mi się wydaje, może minimalnie i... No i są okrągłe przede wszystkim, nie? Już mnie denerwowały te kołuty. I mówię, nie, wchodzę do Giant Editora i to naprawiam. No i naprawiłem. No i przy okazji CTS-owi to zrobiłem, nie? Taką fajną łapkę na koguta, także też jestem w sumie z tego zadowolony, bo fajnie to wygląda. W ZTS-ie też światło ponaprawiałem, bo też nie świeciły. Już świecą, dają ładnie światełko. No tych za kabiną nie mogę naprawić, także... Znaczy, one świecą, ale po prostu nie świecą tak, bym chciał. Szczególnie śmieszna historia się zrobiła, jak robiłem te światła w ZTS-ie, bo tam daje się do kodów, żeby się podświetlała część światła, nie? Która odpowiada za, jak powiem, podświetlenie, że jak teraz macie światła, to się świecą w środku, nie? I teraz się świecą te w ramce, że tak powiem, znaczy te nad ramce. No a tam zrobiłem te właśnie dolne światła. No i tak się trochę... Zobaczyłem światła, tam się awaryjnie odpalają. Mówię, co jest? No i tak patrzę. No i świeci się, awaryjnie mrugają. Mówię, ja, no to nieźle, nie? No ale zmieniłem to, zmieniłem sobie z, że tak powiem, na te, tak robię na LED-owych światłach, tej części w środku światła, czyli tak jakby tam, gdzie są właśnie te żaróweczki, czy te LED-iki. No to zmieniłem na tą taką obudowę, tak jakby tylko klosz, że się podświetla. No i działa normalnie. Ale strasznie ostry ten klosz, straszne mocne światło daje. Aż razi. 33 minuta odcinka, nie zamykam mordy, już mnie gardło normalnie aż zasycha, aż mnie głowa boli. Jestem taki zmęczony i cały czas gadam. No. W szkole to ja odpoczywam od YouTube'a. W szkole to ja odpoczywam od wszystkiego. Wracam do domu i wtedy się zaczyna robota. No, nie ma żartów. Cały czas tak naprawdę robię, nie? A efekty są takie, no, jakby mi codziennie po 2 suby przychodziło. Lux. Albo chociaż raz na tydzień by mi przyszło tak powiedzmy po 5. Szczerze mówiąc fajnie by było, nie? Bo to by potem się jakoś tam rozrosło bardziej. No teraz mi wyjdzie na drzewo znowu, no po prostu świetnie. Ale dobra, następny przejazd będzie już poza drzewem, mi się wydaje. No, poza drzewko już wychodzi. Podnosimy. W ogóle, no już ładnie powychodzi. Jak opanuję sobie tą technikę, to mogę robić, patrzcie, tak. Podnoszę i składam pułk od razu, o. I przechodzi obok drzewa, nie? Dojeżdżam do drzewa i cyk, rozkładam pułk. Także to też jest w sumie fajna opcja. Ale, o, właśnie to jest to, że jak się podniesie przed ciągnika, ale może opuśćcie. O, dzięki. To od razu skiby tam haczą, nie? Ale ładnie tutaj idzie. Jakbyście usłyszeli gwizdka, jak idzie, jest ludzie. Gwizduś ma taki piękny dźwięk, że to jest czad.
No, gwizdek, no po prostu gwizda i tyle, nie? To jest świetne. Bardzo ładny jest ten dźwięk. Także mi się jak najbardziej podoba ten dźwięk, który tam jest zrobiony. Może nie jest to taki idealny, ale... Ujdzie. Jak gwizdek brzmi, to się nie pomylisz, że to gwizdek. Także dobrze. Ogólnie teraz się w sumie przypomniałem, że Johnson do mnie chyba pisał, że mu się zbugowały te ikciki w środku kabiny do otwierania, na przykład tutaj te markery, nie? Myślę, że się ścigamy z ptakiem, a to brudno sobie. I powiedziałem mu, żeby sobie zmienił przypisanie klawiszy, że to może dlatego. Ale szczerze mówiąc, to na przykład teraz nie mogę w ogóle ich wyłączyć, załóżmy, nie? Mogę mieć tylko włączone, także to też jest coś dziwnego. Niedopracowany jest ten modzik na te iksiki, także... A, nie zdążyłem złożyć, ale złożył się. Także, no cóż, miałem dobre, że tak powiem, zamiary, ale wyszło jak zawsze. Myślę, że tak jeszcze z 10 przejazdów i będzie. W sumie poniżej 10 przejazdów powinno być. I będziemy tutaj mieli zaorany ten powiedzmy, zagajnik. Bo to jest, nie wiem jak to nazwać w sumie. Taki klinek, powiedzmy, nie? To jest właśnie ten klinek. Tu są dwa klinki na tym polu, no to jest dość duże pole, jakby nie było, nie? Z niego nam sypło, ile przecież? Z 200 ton rzepaka? Nie, 119 tysięcy litrów, o, żeby nie było. 119 tysięcy litrów rzepaku nam sypło, także dość ładna sumka. Dość mi się to podoba, że tak nam dużo tego sypło. To mnie spoczko. Także sezon już mamy, powiem, żniwny zakończony. Kto przegapił ten, no trudno przegapił, tyle mogę powiedzieć. Także o, teraz sobie wyjedziemy obok drzewa, po lewej stronie drzewa i potem będzie jeszcze poprzecznik do zrobienia tutaj. Poprzecznik sobie zrobię na końcu, jak już całe pole sobie zaoram, także zobaczymy. Może wyjdą dwa odcinki z orki, może jeden. Nie, cię lepiej byłoby dwa, wyszło na przykład jeden sam, drugi załóżmy z kimś. Czy tam coś, bo wtedy coś się cały czas dzieje, nie? A na przykład nie tak, że wiecie, mamy jeden odcinek, no załóżmy na jeden sezon, tak jakby, nie? W sensie jednej pracy. To jest właśnie słabe jak dla mnie, że tak bym mógł robić, a tak nie lubię, ja tak lubię sobie porobić świetnie materialne, w sensie, zresztą z orki, z tego pola mogę wyjść spokojnie, 3 odcinki, nawet 4, tak, jakbym robił po 20 minut, a że robię tak po godzinę, po pół godziny, po 40 minut się staram robić, teraz mi wychodzi na OBS-ie 37-40 sekund, no to też właśnie wychodzi trochę mniej tych odcinków. Ale wydaje mi się, że lepiej zrobić taki długi właśnie niż potem, załóżmy, żeby było, że na odcinku tak naprawdę zrobił ile? Jeden clean bym zrobił, nie? To byłaby połowa tego, co dzisiaj zaorałem. No to jest praktycznie nic, także to trochę słabiutko by było, jak dla mnie. Wiem, że teraz mogę tutaj jechać szeroko, ale już nie chce mi się psuć tego, bo i tak jest nie zarówno, także nie będę tego psuł bardziej. W miarę to jakoś idzie. Próbuję teraz go podnieść i złożyć. Podnieść, złóż. No, przywalił, bo teraz byłem bliżej drzewa. Ale przeszedłby. Gdyby nie to, że... Gdyby był jeden przejazd w prawo, to by przeszedł. Łe. Czy mi się uda? Uda się tam. Kurde, nie gadaj. O, no i udało się, piknie. Rozkładamy sobie pług. O, odjeżdża, opuszczamy go i ogień. Ale on tutaj w ogóle mi wychodzi. Do samego tego dojeżdża. Chyba tam... Ten. No siatce zabrałem... Trochę tego, trawy. Ciągnąłem na pole. Na następnym sezonie zasiejemy tam, nie wiem, pszenicę. Przyjdzie z sekatorem, będzie sobie wycinała. Będzie potem oddzielała, kurde, kolbę od tego. Gdy to nie jest kolba. Kolba jest w tym kukurydzy. Będzie oddzielała sobie, jak to się nazywa, kłos. O, kłos od badyla. Czy tam od podstawy? Nie, no nie wiem, jak to nazywa. Ogólnie? Patrząc na to, że mamy pług o szerokości dokładnie 2,7 metra. Ej, to jest nawet niż myślałem. 2,7 metra. To kurde, idzie nawet szybko. Ej, kto by powiedział, że to jest 2,7 metra? Wiecie, bym nie powiedział, że to jest 2,7 metra, nie? One chyba mają coś źle wprowadzony ten. Szerokość przecież. 2,7 metra. Przecież 2,7 metra, to popatrzcie. Masz koło w bruździe. Ciągnik ma szerokość jaką? 2 metry. Aha, no to może? Nie. Bo, czekajcie, ile ma taki agrobasz? 2,5 metra. Ej, no to w sumie może mieć. I on ma 5 skip przecież.
czy... No tak. Ej, no to w sumie racja. Ej, może być te 2,7 metra. No to jedna, bo jedna skiba 20 cm. Takich farmingowych, no. No to kurde, no to może być. Czy się... Dobrze powiedziałem, że 20 cm jedna skiba? To będzie wychodziło 20... razy 6, to będzie... Przecież ile? Ze 100... To ile? Centymetrów. Czyli 20 razy 6 w takim razie by było, nie? Bo 20... Bo jak 5-skibowy ma 2,5, a ten ma 2,7, to na tym by wychodziło, że no, skiba wiadomo, że ma więcej, nie? Tylko tu się skiba tak jakby sobie pokrywa na to. To nawet jeśli to wychodzi, patrzcie, 20, 40, 60, 80, 100, mamy metr. Metr 20, no to dobrze powiedziałem. 120 cm. No to nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Coś jest, znaczy w sensie wiem, że to jeszcze chodzi o to, że one są bardziej, wiecie, wychylone i tam takie sprawy. Także, to, może nie umiem liczyć po prostu. Pewnie tak jest. O, prawie, w tym momencie prawie się udało, tylko znowu był przejazd na drzewo, także znowu przywaliło koło w drzewo. To na samym kole tak naprawdę, alt ładnie wjechałem z rozpędu. Jeszcze z 4 przejazdy, myślę. I będzie. Zrobione ładnie, całe to jest zaorane. Przyznajcie, że idzie ta robota. Dobra, mama wpadła, także tak, taki klimat mamy, no niestety, właśnie to jest to, czego nie lubię. Mama co chwilę wchodzi. Już mama to tak z szacunkiem, nie? Mógłbym powiedzieć matka. Ale mamusia. Także... Niestety. Robota idzie. A tutaj pod tą górę to tak dostaje. Tutaj gwizdek to by normalnie chyba turbo wywalił, nie? Bokiem by poszło. Tutaj się dużo szerszy robi ten w sumie przejazd. Znaczy przejazd, ten taki trójkąt właśnie znowu wychodzi. To nie jest w ogóle prosto zaorane, zacznijmy od tego, dlatego tak wychodzi, nie? Bo ja to zaczynałem orać od brzegu, a nie od jakiegoś prostego momentu, także teraz ja zaorałem właśnie od prostego i teraz wychodzi prosto tak naprawdę, nie? Już dlatego tak wyszło właśnie tak krzywo, że tam jest na początku, tą stronę, jak teraz jedziemy, jest dużo mniejszy, a tam jest dużo szerszy, bo tam było dużo szerzej, a tu było dużo wężej. Proste, mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Także tutaj jeszcze nam wyjdzie, mówię, no tak 4 przejazdy i będzie się już zwężał tak naprawdę. Znaczy teraz będzie ile jeszcze? No teraz opuściłem trochę. Nie, no jeszcze tak naprawdę 2 przejazdy, o nie, tym przejazdem już będę go brał, już będzie się zwężał powoli. Dobra. Cyk. Zawrócimy sobie. Tutaj ciasno, czy damy radę? Damy radę, tu jest przejazd. Przejedziemy. Cyk, cyk, obrócimy. Ładnie zestaw cały, ciach i w dół, i ogień, i lecimy na pełnej, no i już się zwęża. Następnym pługiem się dużo, następnym przedem się, coś dotąd się zwęży, nawet więcej w sumie, kurde. Idzie ta robota, idzie, nie powiem, że nie, ładnie idzie, ładnie, mi się to podoba. Taki godzinny odcinek praktycznie wyjdzie, nie? Jak ja to będę z godziny renderował, Jezus Maria, już o tym wiem. Nie godzina renderingu jak nic. Taka będzie grana godzina. Już mówię, dokończymy to, żeby nie było. Już 44 minuty, tam 2 minuty, to mama była, to wpadła tam, powiedziała siema. Ci coś powiedziała, że mnie nie lubi. Powyzywała mnie trochę. Żartuję oczywiście, także... Także tego. A ładnie tutaj chmura to wygląda, uła. Tą chmurę to mówię, zawsze z mokrzyna widać, coś czuję. Pan Bogdan to za chwilę będzie zgasić, co chwilę tylko lata, będzie myślał, że się Ursus pali. O, podnosimy. O. W ogóle na lewie mi powiedzieli, że to drugie kółko w tym pługu jest do regulacji tego, do głębokości. Ja tym nie wiedziałem, nie? Ciach. O, tutaj trochę za wcześnie opuściłem. Posłuchajcie tego. Piękny dźwięk. I tutaj naprawdę już koniec gazowania, tutaj już, o Jezu, aż na lewo zjechałem, bo w szoku może jest, aż na lewo zjechałem z wrażenia. No, pięknie to brzmi, jak pod te górki podchodzi ten Ursus.
Bardzo ładne ma dźwięki. Znaczy bardzo, no pewnie są ładniejsze gdzieś, nie? Ale już i tak ma lepsze niż gorsze tak naprawdę, także mi się podoba. Tam sobie jedzie Antuj znowu z betoniarni. I on mrudę mu kogutem. Mik, mik, mik. Antek, pozdrowienia, trzymaj się, chłopie. Ładnie to wygląda, nie powiem, że nie. No, no i no to powiem wam, mega dużo się ten teraz zmniejsza. W sumie spoko. W sumie jak tu jestem, to już sobie mogę zrobić poprzeczniaka, żeby potem tutaj się nie wracać. Zrobię poprzeczniaczka. Ogólnie był zjazd dlatego tak naprawdę na Mokrzyn, bo nie miałem paliwa ciężkiej, także jak byłem na live, orem, to mi zabrakło, musiałem sobie trochę dolać. I potem zjechałem sobie ciągnikiem, żeby go zalać ładnie. Tu mamy taki skos, bo tam pół w ogóle bokiem chyba poszedł. Tokio Drift. Dobra, mamy tutaj ładnie wzięte? Mamy ładnie wzięte. Znowu zapis gry, bo jak mi wywali, to się wkurzę. Kiedyś przy nagrywaniu mi właśnie wywaliło farminga. No i był przypix. Tam w sumie to nie było przy nagrywaniu. Ogólnie kiedyś mi wywaliło farminga, nie zapisywałem kilka godzin, no i się tak trochę wkurzyłem. Także ja robiłem dość ważne rzeczy, typu równanie terenu itp., także fajnie było. No i tutaj już naprawdę te przejazdy robią się krótkie. Za chwilę będziemy tak naprawdę tylko do połowy dojeżdżali. Jeszcze z dwa przejazdy myślę, no nie, dwa nie akurat. A może dwa w sumie? W sensie dwa w tą i dwa w tamtą. Będzie już tak połowa. No patrzcie, dotąd. No to tak w sumie dwa przejazdy, no. Nawet może mniej. Także i tak już jest spoko. Nie, no nawet szybko to poszło, bym szczery. Patrząc na to, że oram sam. Długim 2,7 metra, jak się okazuje, no to kurde. Poszło mega szybko. A nie szybko. Bardzo ładnie to idzie, nie powiem, że nie. Tutaj trochę szerzej wychodzi, no ale tutaj już mówię, nie chce mi się robić specjalnie takiego malutkiego... Jak to się nazywa? Takiego trójkącika znowu, no takie odrywki powiedzmy, nie? Nie wiem jak to nazwać. Do góry. Przywaliłeś, dzięki. Widać, że profesjonalista. Tutaj sobie zakręcimy. Szkoda, że ten dym nie znika jak się opuszcza gaz, ale... Ale coś za coś mi się wydaje, dobra. I... Łe, w dół i dawaj go. Szkoda, że farming nie jest tak dopracowany, że trzeba wyjść, trzeba wyczyścić filtr. Bo to by było już kozak jak dla mnie, nie? To by już rozwaliło system totalnie. W sensie wątpię, że komukolwiek by się to chciało robić, bo farming jednak jest w tej takiej swojej prostoty, bo to jest taki, na koniec nazywam symulator, ale taki bardzo uproszczony symulator, nie? Takim symulatorem mocnym już dość mocno, dość bardzo, czy tam ogólnie bardziej symulatorowym. Bardziej symulatorowym symulatorem farmy, o, jest Cattle & Crops, nie? Dużo osób hejtuje ten produkt, ja go tak pół na pół hejtuję, w sensie... Z jednej strony rozumiem ludzi, którzy go hejtują, z drugiej nie. Co nie? W sensie też mam jakieś tam zarzuty dla tego produktu, ale w sensie, no jest okej, nie? Na przykład, szczerze? Patrzcie na to. Farming nigdy nie doszedł do gleby 3D. Nigdy. I tu nawet nie chodzi o to, że on po prostu, że to jest dla optymalizacji. Nigdy. W farmingu mam nieraz mniej FPS-ów niż Cattle & Crops z glebą 3D. W farmingu, gdzie farming jest na rynku od którego roku jest farming? Od 2000 chyba 8? Coś takiego? Może 7 nawet. Może nawet 6 się trafiło, nie wiem w sumie od którego, jaki był pierwszy LS. Bo kiedyś to było Landwirtschaft Simulator jakoś tak, bo także LS. A nie FS. Bo to potem zmieniło tą swoją nazwę całą, nie? Do 2009 czy tam jakoś tak był LS i potem był FS. Także tak to właśnie wyglądało z tym LS-em całym i FS-em. I samorką 3D, nie? Właśnie tą fizyką gleby. To mnie zaciekawiło. Aha, znowu klikłem Z. Czekajcie, mam tak daleko. O, myślę, że teraz... O, teraz mi jest dużo wygodniej. Miałem klawiaturę po prostu źle ustawioną i teraz mi jest trochę wygodniej do składania tego. O Jezu, ale sobie źle wjechałem. Trochę mi jest wygodniej składać ten pług, żeby nie przywalał tak może mocno. O. Także no, jeżeli tak naprawdę studia wypuszczają, znaczy umówmy się, nie? Cattle & Crops ma duży potencjał, przynajmniej jak dla mnie osobiście. Wiem, że ta gra tak naprawdę jest w jakim stopniu już skończona, powiedzmy, w jakim stopniu się cały czas rozwija, w sensie co tam aktualizację. W jakim stopniu jest ona już skończona? I dla mnie, mimo wszystko, ma ona bardzo duży potencjał w sobie. Gdyby nad nią siedli
czy tam przysiedli, czy ogólnie po prostu włożyliby w nią dużo pracy teraz jeszcze dodatkowo, według mnie ona byłaby kozak. Nie? W sensie ona by nawet jak dla mnie pobiła farminga. Tylko to właśnie by było tak, że te takie osoby tylko dla gry, na przykład jak ja sobie tylko gram, idą na farminga, a osoby takie, które mówią, ja chcę sobie zobaczyć, jak to dobrze jest być rolnikiem, idą na właśnie Cattle & Crops, bo to już jest właśnie ta dojrzałość tego produktu w jakimś stopniu, nie? Na przykład farming się cały czas nie nauczył, żeby poprawiać optymalizację, w sensie oni tą optymalizację mają coraz gorszą. W ogóle to chyba koło idzie driftem, zobacz, to chyba nie ustawiło głębokości, co? Chyba trochę głębiej ma iść. W ogóle też trochę śmiesznie, że tak by... A nie, no w sumie patrząc na to... Przywaliłem w mikrosory. Patrząc na tą ostatnią skibę, to tak to koło idzie do wewnętrzne, tak trochę pół na pół idzie w tej skibie, znaczy w tej bruździe, ale no, no dobra. Nie przywaliłem. Także jest dobrze. I cyk go w dół, dawaj. I ogień pod tą górę. Nie no, pod tą górę to ten Ursus normalnie tak pięknie brzmi. No ale umówmy się, to jest dość stroma góra, nie? Jak na orkę, no to kurde. Z przyczepami by tutaj nie podszedł. Chociaż nie no, ciągłem tutaj przez dwie przyczepy. Jak kosiliśmy. Czy ta Puma w sumie ciągnął wtedy te przyczepy na lewie. No jakoś podchodziły te Ursuski pod tą góreczkę, nie? Dobra, podnosimy pług, mi się nie chce tego robić, żeby było tak na równo. O, dobra. Cyk. Tutaj też sobie opuścimy, ta ładnie jakaś wrona sobie poleciała. Praktycznie wrona to zrobiła. Pajak leci. Ląduje. I w ziemię. No, no i bierze robala i spada. Mówi dzięki za przybycie do restauracji tam. Bez napiwku czy coś? No właśnie, halo, gdzie mój napiwek za odoranie dla wronty? Mi powinni płacić za to. Dobra. Jeszcze rzepak został w ogóle. Fajnie nam się trafiło, nie? Że nam zostaje jeszcze rzepak u żniwach. Nie no, z takich kawałków to jak kosiliśmy, to już właśnie wiecie. Prawie, że tak powiem, bez różnicy. Ale tam na snapie coś się chyba ktoś odpalił. A nie, tylko jedno doszło, albo dwa. A nie, to pogoda teraz jeszcze doszła. Dobra, myślę, że ktoś napisał coś albo na myśl, albo na snapie. Ale ni tym razem. Przyszedł jeden snap i pogoda przyszła. Mówię, co to? Co to i gdzie to i dlaczego? No, jeszcze jeden przejazd chyba, nie? Coś takiego. No, a nie, nawet dwa w sumie. Ale takie króciutkie już są przejazdy, no. Dobra, podnosimy. Szkoda, że te pługi się nie podnoszą szybciej, nie? Bo muszę tak naprawdę, musiałbym się zatrzymać. Ale ta ładnie go na bok, koło bierze na bok. Cyk. Nie no, Ursusy są kozak. Ale pług podskoczył, bo był z ziemi. Zaczął orać, podskoczył, aż go wyrzuciło z bruzdy i przestał orać. No ładnie, ładnie. Dobra. No tak naprawdę połowa pola jest zaorana. Tak w sumie to ta gorsza połowa mi się... Chociaż czy to jest ta gorsza połowa? Ciężko mi stwierdzić... Łe. No nie, muszę się cofnąć. Teraz to, żebym się popisał. Muszę cofnąć. Przytrzymam sobie S na klawiaturze, bo nie chce mi się tak mocno hamulca naciskać. Że sobie tak cofnę. O, już sobie przejmę teraz na nogi, że tak powiem, na kierownicy. O, czy wyjdzie dobrze? No, zrobię jeszcze tutaj ten kawałek dla pewności. W sumie nawet nie wiem, czy trzeba... Nie, po prostu zrobię sobie dwa poprzeczniaki potem, albo tutaj. Dobra. Także w sumie już mamy 55 minut odcinka, także o Jezus Maria. Za długo. Także mi się wydaje, że na te 3 dni bez FS-a będą wystarczy. Bez gier Mokszyn. Gasimy ciężko. Trzeba zrobić zakończenie, także... jak się podobało, ale ładnie w ogóle tutaj to wygląda. Jak się podobało, to bardzo dziękuję. Zostawcie łapętkę w górę. Będzie bardzo miło. Udostępnijcie filmy wszędzie, gdzie się da, bo trzeba coś zrobić z algorytmem YouTube'a. Subiki z dzwoneczkami, bardzo dziękuję. Zapraszam na grupę, na Instagrama, na wszystko, na Discorda. Na Discorda w sumie chyba najbardziej zapraszam, bo tam się najwięcej w sumie pod względem powiadomień tego typu rzeczy dzieje. A ja widzę się z wami w następnym odcinku. Widzimy się już codziennie, taki dosłownie codziennie się widzimy. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!